Przyjmij Boże, coś wam powiem. Dziś słowo powinien powiedzieć ktoś z was, a ja mogę sobie zrobić wolne. Wszystko zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. To oznacza tylko jedno. Macie głosić Ewangelię. A czy to robicie? Zapewne każdy na swój sposób, swoim językiem i metodami. Mam nadzieję, że skutecznie. I przez to was nienawidzą, unikają, krytykują i wytykają palcami. Bo Ewangelia nie jest do oklaskiwania i zgadzania się z jej treścią, ale do przemieniania życia. Chrześcijanin, katolik ma iść w świat z tym niezwykłym orędziem i głosić pokój. Tylko nikt tego pokoju nie chce. Nikt z tych, do których jesteśmy posłani, nie zamierza nas słuchać, bo Ewangelia przeczy duchowi tego świata, gdzie pożądana jest wszelka nieprawość w postaci aborcji, pogardy, poniżania i oszukiwania społeczeństwa. Na tym zbudowana jest cywilizacja. Ewangelia jest odrzucana. Dlaczego? Bo jest drzazgą, która uwiera i gniecie. Jest wyrzutem sumienia, które próbuje się stłamsić, by nie miało głosu w człowieku. Słowo Boga ma zmieniać świat i rozsadzać mury, które ludzie pobudowali między sobą. Tylko ktoś ten ładunek musi zdetonować. I właśnie to jest słowo skierowane do ciebie, bo wy możecie wnieść wiele do Kościoła. Możecie to zrobić przez praktyczny język miłości, który poruszy stwardniałe serca tych, którzy żyją obok was. Jeśli tego zadania się nie podejmujecie, ja w Kościele będę mówił do pustych ławek. Jeśli wiara nie ma zastosowania w praktyce, to jest nic nie warta i jest stratą czasu. Wszystkie napisane książki teologiczne, wszelkie komentarze, których słuchacie, będą nic nie warte, jeśli wspólnota wierzących nie zacznie oddychać tym, co zostawił nam Pan Jezus. Przecież ten dzisiejszy tekst mówi jasno i wyraźnie, że Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku. Ale ten człowiek posłany jest jak owca między wilki. To znaczy jedno, nic nie przychodzi łatwo. Mimo wszystko ten tekst oznajmia nam, że ludzie, którzy niosą Boga, przynoszą pokój. Tylko ten pokój spotyka się z niezrozumieniem. I to jest bardzo smutne, że człowiek woli być w ciągłej gotowości do walki niż zażywać pokoju. Ciągle musi z kimś rywalizować, zamiast zjednoczyć siły i iść w jednym kierunku razem. Pan jest światłością, lecz ludzie wolą ciemność, by nic nie widzieć, nic nie słyszeć i nic nie zmieniać. Pierwsze kłamstwo, które pojawiło się w raju, dotyczyło tego, że Bóg zna nie tylko dobro, ale i zło, i że może użyć go względem człowieka. I tak człowiek poszedł w kierunku, który okazał się tragiczny w skutkach. Sięgnął po owoc, który dał nam pełnię poznania, ale i poprowadził do upadku. Teraz ponosimy tego konsekwencje. A mimo wszystko zło ma w sobie coś pociągającego. Budzi naszą ciekawość, przyciąga uwagę i w dziwny sposób uwodzi. Przy nim dobro jest mdłe i nieciekawe. Dlatego misja Jezusa, do której dziś wyznacza swoich uczniów, jest konkretna. Trzeba iść i zapowiadać przyjście Chrystusa, który zapali światło, bo żar Jego miłości jest nieugaszony. Tu nie ma miejsca na lenistwo. Trzeba iść z Ewangelią do świata jak na wojnę. Wszak idziemy jak owce między wilki. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.